Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Darksiders. W tym momencie skończyliśmy tutaj jest wszystko już porobione, tak więc możemy spokojnie wracać się do miejsca początkowego, czyli tutaj. Tutaj idziemy w ten sposób. Będziesz uczepiać. I nie będziesz wiedział, co zrobić. Dobra. Dobra. I tam mamy... Nie, tu. W głównym wejściu chyba tu będą kryształy. No, tam jest tam kryształ na samej górze, tak więc będzie trzeba go rozdupcić. O! 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 Masz wpierdol. O! Skubana ma niezłe jazdy. Puf! I tyle. W pizdziec rozjebana. Ha! No chodź. Ja tu jestem lepszym jeźdźcem! Znasz pozycję na jeźdźca? Nie doświadczysz! Super! Jeszcze? Mało wam? Na 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 na. Ja nie wiem, co ja robię. Ty, kurwo, mała! Męczyć mnie tu będziesz. No. Liczę, że to już koniec. Liczyć to ja sobie kurwa mogę. Nareszcie. I tutaj mamy to. Co tu pisze? Light drive. Popsułem. Popsułem. Taka płytka woda, na pewno tu będzie jakiś artefakt do podniesienia? Nie? No ciowy. No takie fajne miejsce, artefakt jak cię patrzy. Łe. Jest mi smutno. Bardziej tak się obrócę. Kurwa, co ty robisz? A w ogóle mogę to... Zapomniałem, że tak robię. O, właśnie. A, tam jest fajny bajer. Tam jest przecież taki... Podnoś się. Tu nic nie ma! Poważnie? No nie, tu nic nie ma. A, bo to jest, żebym jak chciał wrócić, no tak. Bad Dragon! Najlepsza strona na świecie. Krew.
Dobra, I'm a charging my laser! Dobrze, tutaj już trzy płomienie są. Kula! Ile ty będziesz wytrzymać? No, nareszcie. Pamiętam tutaj sekret. Ale zasadzka! I pyk! Ju! Dobra. No to nie tutaj. To tam po drugiej stronie jeszcze tutaj będę musiał tego klipsa wziąć. Dawaj mi tego klipsa. Dobrze, że nie jest wybuchowy. Znaczy w sensie nie aktywowany. Klips! Klips pierdyknął. Czy ja mam jakieś rdzenie do wykorzystania? No to jest gunwo. Ale zaraz, wiem co mogę tu zrobić. Zapomniałbym. Na tym mogę aktywować to i dzięki temu będę miał zwiększoną zbroję mimo wszystko. Tak więc jest jakieś wykorzystanie tego gunwa. Ła! To było fajne. A wolę je łapać. Bo życie z nich wypada. Okej. Okay. Po was! Tam na dół da się zejść. To coś mi świadczy, że coś tu może być. Nie. A może jakiś artefakt pod wodą? Nie. Czyli gunwo po prostu tu spadłem. Dobra, później coś tu z pewno zrobię. Jakiś czas? 7 minut dopiero. O, życie! Nareszcie! Już ciężko mi było. Tu może artefakt pod wodą? Świeci się coś? O, tu może coś być. Interesująco to wygląda. O. Interesting. O. Znając, że cię miałem tu być. Aha, dobra, okej, okay, to muszę rozwalić tutaj te szople. Wtedy to górne coś tu spadnie. Tu jakaś wyrwa jest, śmieszna. Jeżeli dają nam możliwość złapania w powietrzu, to czemu nie możemy złapać? I don't get it. Okej. Rozwalmy te gzymsy. Bo czemu nie? Jeden FPS mi tylko spada, kiedy jest ten efekt rozwalenia tego. Nie no, na pewno co zrobię, to podjaram to. Kurwa. No kurwa! Mama was nie kocha, idźcie sobie. Zaraz ją zabiję i tak. Skąd one się biorą? Dobra, tutaj jest podpalone, to jest istotny element.
Dobrze, teraz możemy tutaj podlecieć. Rozwaj to. Dobra, jedna blokada poszła. I jeszcze skądś muszę złapać kuleczkę, ale nie wiem skąd kuleczkę mam właśnie wziąć. Dobra, wrócę się tam najwyraźniej, bo tam jeszcze coś było. Whee! Blup. Tu jeszcze coś musiało być, co ja perfidnie ominąłem. Nie no, nic więcej tu nie mogę zrobić. To coś tam jednak musi być jeszcze, czegoś nie zauważyłem. No tak, no bo tutaj nic raczej nie zrobię. Tam jest tylko ta skrzynka. Niepotrzebnie tu zeskakiwałem. No widzicie, zagadki są bardzo fajne, właśnie. Nie są jakieś super wymagające, ale takie w miarę nawet przyjemne. Ale skąd ja mam kulkę wziąć? Kulkę, cebulkę. A, może nie wiem. Ale coś mi mówi, że jak połączę to z tym, to coś może się stać. Nic się nie stało. Coś tu musi być. A, tu jest kulka! Kurwa, ślepy jestem. No i teraz to mogę wysadzić, tam skoczyć i podłączyć to. Czas? 11 minut. No. Teraz tutaj tak, tak i jesteśmy w domku. No i teraz jest taka magiczna sztuczka. Ucho mnie swędzi. Tu. Świetnie. No i tutaj mamy beholderski. 12 minut, spokojnie. Naprawdę fajnie mi się gra w tą grę. Jednego dnia nagrałem chyba już ponad 12 odcinków. Od początku intra... od pierwszego odcinka do teraz to jest wszystko w jeden dzień nagrywam. Zajebiście. Czy mogę tu jakieś coś... Coś mi tutaj nie pasi. Musiał być powód tego, że mogłem tu zaskoczyć. Ale nie ma. A może jest, a może nie ma jednak. No przykro mi, niestety. Czasami jestem za sprytny nawet dla siebie. I gra mówi, wyluzuj z tym sprytem, ziom. Mhm, i teraz to właśnie tam idzie. Mamy jedne. Głupie kurwy! Dobra. Moje ślepie! Wow! Some hardcore yaoi shit. Czemu yaoi? Bo wielki tentakel. Tu jest życie, które nawet sobie wezmę, ale tam pod sam koniec... Coś mi tu nie pasi, poczekajcie. Możliwe, że to się dopiero w momencie, kiedy to zrobię, otwieram.
Tu powinien być... tu powinna być ta... skrzynka. Możliwe, że ona dopiero po czasie się pojawia? Nie wiem, interesujące, bo tam właśnie jest skrzynka z fragmentem abyssalowej zbroi. Czyżby boss? Nie, ale ten frajer. Aha. Zrozumiałem aluzję. Jeszcze was brakowało! Wolę się skupić na tym. Albo nawet już... Kurwa. V! YOLO! Nie mam czasu się z wami pierdolić. No! Wow! Motherfucker! No ten koleś naprawdę miał dupę nieźle obrobioną. Gdzie ja idę w ogóle? Ale pójdę, bo naprawdę coś mi nie pasi. Czemu ten fragment tam się nie pojawił? Bo w tym miejscu, w tej mańce, w tej dziurce powinien być ten fragment tutaj. Ja sprawdzę na mapie. Możliwe, że jeszcze nie tu. A dopiero w tym miejscu? Bo dalej już jest tylko arena. To raczej właśnie w tym miejscu, właśnie tak jak sobie to wyobrażam. Tu mamy jakieś wejście. Fajnie. Na razie tam nie idę. Mam wyjebane. Na razie chcę tu pójść na górkę. No. O, ja ci tu kurwa dam ty. Z tym swoim odbytem na mnie czekasz. Ja nie mogę. O, i tu coś jest. Klucz? Holdseeker! Aha... Dużo tego jest. Trochę ominąłem. No cóż, zdarza się. Ale w tym momencie zakończę ten odcinek. Tak więc do zobaczenia. Suba, lajka, komentarz dajcie. Uszczęśliwcie mnie. Tak więc do zobaczenia. Pa.